dyskusją, tak? Troszeczkę przeskoczymy, żeby pokazać Wam jeszcze coś. Jeszcze sytuację tej grupy w szkołach w kontekście na przykład ich udziału w ewaluacji zewnętrznej, ale nie jako respondentów, ale jako odbiorców wyników tej ewaluacji. To jest tak, że myśmy tak próbujemy przyglądać się, analizować ten system i zaczynamy takie działanie, taka ewaluacja post, czyli wracamy do szkół, które co na przynajmniej pół roku temu miały ewaluację i będziemy starali się mierzyć, no właśnie, czy tam się coś zadziało, czy otarto pod szczoła i wrócono, czy cokolwiek się mało szansy wydarzy. Na razie był wstępny bardzo pilotaż, tym testujemy pewne narzędzia, sposoby podchodzenia. Idea była taka, w 10 szkołach po prostu przeprowadzono takie studium przypadków, gdzie wrócono jakby do tych grup badanych. I co jest ciekawe, tam tak naprawdę, i to były ewaluacje nie te całościowe, które przechodziły pociągi, tylko te, które już, co prawda pamiętają, że to był pierwszy rok, więc ci, co się zgłosili, no ale ci, co mieli problemowe ewaluacje z efektów. Normalny system, tak? Normalny system, ochotnicy. W tamtym roku jeszcze byli ochotnicy, bo to jeszcze były ewaluacje, które się musiały skończyć w czerwcu. I teraz oczywiście tam różne, te wnioski raczej trudno uogólniać, razem testowaliśmy raczej narzędzia. Natomiast takie wstępne wnioski z czytania tych wyników, tych wywiadów, transkrypcji tych wywiadów. I to nie tylko dotyczy, akurat dzisiaj, wcześniej się skupiliśmy na tych niepedagogicznych, więc ten wynik. Oni pamiętają lepiej, dobrze, co tam się wydarzyło, była taka ewaluacja, ale już nikt do nich nie wrócił z wynikami. I to jest pytanie. Właśnie, czy to jest tak, czy to jest pytanie, czy jeżeli by byli zaproszeni na prezentację wyników, to może by jakieś wnioski coś zrobiły? Czy to jest może kwestia właśnie szkoły, dyrekcji szkoły, która później chce coś zrobić z tymi wynikami? Bo to są szkoły, które w większości wypadków tam ta pamięć tej ewaluacji nie była zła, nawet wprowadzono pewne działania i okazywało się, że tam nauczyciele, dyrekcja, częściowo nawet uczniowie pamiętają i coś z tym deklarują, że coś próbują robić, albo widzą jakąś zmianę uczniowie. Natomiast pracownicy niepedagogiczni, a w drugiej kolejności rodzice nie znają wyników i też nic za bardzo nie widzą, żeby cokolwiek się stało. No i to jest teraz pytanie, czy znowu, trudno to teraz interpretować, poza tym to ma bardzo, bardzo wstępny... Jacek Strzemieszczy znowu gdzieś poszedł film puścić. I teraz jest pytanie, czy można coś, czy jest sensowne wprowadzenie jakiegoś działania ewaluacyjnego, czyli które nie jest, badanie to jest najmniej ważna rzecz, najważniejsza rzecz, żeby później się z tym coś zrobiło. Czy ona jest efektywna w tym sensie takiego wdrażania, jakby mówić kryteriami ewaluacji trwała. Jeżeli ta ważna grupa po prostu nie ma szans na to, żeby zapoznać się z wynikami ewaluacji zewnętrznej. Teraz znowu zawieszamy pytanie, a jak to jest z ewaluacjami wewnętrznymi? My nie wiemy. Możemy jedynie z tym pytaniem Was tutaj tak wypuścić na koniec sesji z tej sali, abyście się zastanowili, tak, czy te grupy są informowane, jakie to ma konsekwencje, tak, czy są, czy nie są informowane. My raczej to nie jest tak, że my teraz tak, ale oczywiście, że jest wielki post i to bicie metafora może jest dobra. Natomiast pytanie, czy to jest. To nie, jakby my nie wiemy, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast jeżeli jakaś grupa nie wie o tym, znaczy nie miała szansy nawet dowiedzieć się, po co się zmęczyła przez godzinę na tym wywiadzie i tam musiała oprowadzać tych wizytatorów, coś z nimi robić, no to pytanie, czy widzi wartościowość tego typu działania. Nawet procentowo patrząc, że to jest 30% osób w szkole. Myśmy sobie też zadali takie pytanie. A w zasadzie, gdzie w wymaganiach są te grupy? Czy w ogóle też państwo tworzy sytuację, w której jakby jest ta możliwość i wartość z perspektywy ustawodawcy? Gdzie tutaj, tak, mamy tych, których nie słyszymy? Tak? Chcielibyśmy Was teraz zaprosić do pracy może w czteroosobowych zespołach, abyście się zastanowili nad tym, przy których wymaganiach szeroko
jeśli był, a może tak, wyobraźmy sobie sytuację, szkoła chce prowadzić ewaluację wewnętrzną i chce sięgnąć do tego, by zobaczyć, jak spełnia wybrane przez siebie wymagania, tak? Wobec tego, czy są takie wymagania, gdzie warto jest sens, tak, włączać właśnie tego naszego, tak, symbolicznego, woźnego, tak, pracowników niepedagogicznych, pani nauczycieli nietablicowych, do tego, to zakończymy tę pracę wcześniej. Chciałabym, abyśmy zakończyli takim podsumowaniem, tak, gdzie pojawiają nam się, w których wymaganiach te grupy. Może sobie pierwsze ostra efekty na zasadzie takiej mamy 1-3+. Czyli analizuje się wyniki nabywają wiadomości, umiejętności 1-2. No tutaj możemy posłuchać, co oni mówią. Oni wielokrotnie przemykają przez korytarz, słyszą, co się w tych klasach dzieje, czy tam taki... A stąd troszkę informuje, ile samolocików zgarnęła z klasy. Okej. To dobry wskaźnik. Jaki jest stan klasy w pojęciach? Dalej, 1-3. Uczący się sam aktywnie. Czy ktoś tutaj zidentyfikował to wymaganie jako warte, by zaprosić do rozmowy o nim? My mamy szczegóły. Tak? Dlaczego? Czy uczniowie uczestniczą w jakichś zajęciach selekcyjnych, czy przechodzą po lekcjach do szkoły, gdzie powinna cała brygada sprzątająca rusza i się uczniowie im przeszkadzają, tak? Można tak powiedzieć. Tak, to się w szkole dzieje, więc ja tylko uczę. Mogą weryfikować na przykład, bo mamy całą listę zapisanych na zajęcia pozalekcyjne. Oni wiedzą, że jest w czasie się do wszak. Jak najbardziej. Chyba tego już nie musimy omawiać, bo na przykład, które mieliśmy. No teraz spójrzmy na procesy, to może następny zespół poproszę, jak to gra jest. Procesy, cała placówka ma koncepcję pracy, to jest 2-1. Tak, najbardziej tutaj uważamy, że ten udział jest jak duży. Dalej, oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej, 2-2. Czy tutaj coś można się dowiedzieć? Czy jest jakiś zespół, który wybrał to wymaganie? Nie, zamówimy dalej. Myśmy wybrali. Myśmy wybrali. Uzasadnienie, dlaczego? No, oczywiście, no myślę sobie, że jak to ma być takie jakościowe badanie, to będziemy ukrywać. My mamy każde wymaganie. Uważamy, że się zmieści po prostu generalnie. A w tym konkretnie to prawo umożliwia realizację podstawy programowej, to myślę sobie, że pracownicy, którzy po prostu nie są nauczycielami w szkole, obserwują to po prostu, widzą, co się dzieje w szkole. I to jest po prostu coś takiego związanego z ofertą. Jak gdyby są obserwatorami różnego rodzaju form zajęć, nie tylko dydaktycznych, ale i takich, które są po lekcjach, wszystkiego, co się dzieje. Na ten temat musimy powiedzieć, jak to się dzieje, jaka jest frekwencja na tym, jaka jest atmosfera, czy przychodzą z przymusu, czy nie i tak dalej. Oni przecież to obserwują. Oni w każdym punkcie dla nas... To jest podobny do tego, że musimy być aktywni. Tak. To tak, podobne jak gdyby obserwacje, prawda, ich obserwacje, w związku z tym ich informacje i oni mogą takie udzielić, prawda? To jest kwestia głębokości tego i wiarygodności, jaką będziemy przywiązywali do tego, co oni nam powiedzą. Tak? No to tak, ale to jakby to jest na innym poziomie. Ale na każdym poziomie mógłbym tutaj w zasadzie. Bym raczej odgromadzonych niż tak. To może ja zadam inaczej pytanie. Czy widzicie jakieś wymaganie, z którym na pewno... Was nie pytam, bo już by się powiedzieć, tak, ale pozostałe grupy, na pewno nie widzicie celowości, sensu włączania tych pracowników niepedagogicznych do badania. Nie, już sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Tutaj nie.
Ale na przykład zależy z zakresu warunki lokalowej, to samo. Słuchajcie, tak zamykając już tą naszą dyskusję, chciałabym bardzo podkreślić to, co w pewnym momencie nam tutaj podczas rozmowy wyszło, tak? Żeby nie włączać tych grup i w ogóle też i wszystkich innych źródeł informacji na siłę. Tak? My tutaj jedynie przez cały czas... Ale wy staraliście się na siłę, zauważyli. Chcemy podkreślić to, żeby kierować się przede wszystkim celem badania, co chcemy, tak? Czego chcemy się dowiedzieć. A potem, żebyśmy popatrzyli sobie szeroko, tak? Na dostępne źródła informacji i abyśmy nie pomijali tych ważnych grup, o których rozmawialiśmy teraz podczas zajęć. Helen Simons mówi o ewaluacji, że jest to zaproszenie do rozwoju. I teraz pytanie do nas. Kogo my zapraszamy do tego rozwoju? Z kim my chcemy się rozwijać? Kto jest na tyle ważny, tak, żeby traktować go jako partnera w tym rozwoju? Okej, okay, no to bardzo dziękujemy. Z tym pytaniem tak chcemy was zostawić.